No, kilka słów, no jedyne co mi się ciśnie na usta, to powiedzieć, że gratuluję gospodarzom przy czynnej pomocy mojego zespołu. Uzyskali bardzo dobry rezultat. My nie graliśmy w żadnym momencie dobrze, nie mogę pochwalić nic. Rozpoczęliśmy z 8 stratami w pierwszym kwarcie. W całym meczu 26 strat. Także no, po prostu byliśmy słabi, a można by powiedzieć nawet beznadziejni, to wszystko co mam do powiedzenia. Nie mam nikogo, może tu kolegę Jeszkiego i może za waleczność Kliwisza, ale to troszkę za małe jak na to, żeby walczyć z życia. Są jakieś pytania do trenera? Trenerze, mam takie pytanie, czy jest trener w stanie wyciągnąć jakiś pozytyw przyszłodowy ważny mecz z GTK u siebie? To znaczy, no, można powiedzieć, że gorzej grać nie można, ale kto wie. Natomiast myślę, że nasza drużyna bardzo dużo traci na wyjazdowych spotkaniach. Te spotkania bardzo podobnie wyglądają. Przychodzi moment, jest moment, no dzisiaj to było na początku, ale są momenty, że tracimy kilkanaście punktów. Później to się tak toczy, no, coś dogonimy, coś odskoczymy, oni odskoczą. Na wyjeździe nie zagraliśmy jeszcze, może poza pierwszym meczem z Anvilem, gdzie walczyliśmy do końca, ale tak. Obojętnie jakiej klasy przeciwnik, to scenariusz bardzo podobnie wygląda, natomiast dzisiaj wyglądał, no nie wiem, bardzo, bardzo dziwnie. Myślę, że u siebie będziemy całkiem inną drużyną, no, liczę na to, bo inaczej nie ma sensu kontynuować takiej gry i tyle. No to co trener powiedział, ciężko powiedzieć cokolwiek po meczu, gdzie popełnia się 26 strat. To jest nie do pomyślenia, robimy 14 strat w pierwszej połowie. Drugie tyle robimy w drugiej połowie, nie wyciągając żadnych wniosków. Drużyna z Dąbrowy zdobyła aż 28 punktów po naszych stratach, to jest zdecydowanie za dużo. Tak samo mieli 17 zbiórek w ataku, gdzie mieli 17 ponowień. Ciężko cokolwiek powiedzieć tak na chłodno. Myślę, no, że to zdecydowanie był najgorszy nasz mecz. Pomimo, że straciliśmy 79 punktów, to i tak. No, ciężko jakikolwiek komentarz. Skuteczność u nas słaba, 37%. Nic, mamy teraz dwa mecze u siebie. Kilka dni, żeby się przygotować i po prostu musimy wygrać ten mecz. No, nie ma innej opcji, żebyśmy to przegrali. Po prostu teraz musimy, nie ma, że możemy, tylko po prostu musimy wyjść, walczyć i wziąć kolejne zwycięstwo. Bardzo się cieszę ze zwycięstwa. To był taki mecz dla nas z serii must win. Musieliśmy to wygrać i to było dla nas najważniejsze. Mieliśmy momenty dobrej gry, momenty przestoju. Jednak wydaje mi się, że nasza dominacja w tym meczu była bezdyskusyjna. Bardzo dobrze zagraliśmy na tablicach. Tak jak mówię, mieliśmy kilka momentów, gdzie nie graliśmy tak, jak powinniśmy. Niemniej jednak jestem zadowolony ze zwycięstwa i zaangażowania zawodników. Dziękuję. No ja się zgadzam z trenerem. No to był taki mecz, który jeżeli chcemy coś osiągnąć w tym sezonie, trzeba wygrywać. Może nie było jakiejś wielkiej presji na nas, no ale myślę, że pokazaliśmy, że jesteśmy zespołem lepszym. Przestój w drugiej kwarcie trener nas uczulał w szatni. Myślę, że to też poskutkowało, ponieważ trzecią, czwartą kwartę już wyszliśmy bardziej skoncentrowani, nie pozwoliliśmy im na wiele. To jest niebezpieczny zespół, jeżeli się im pozwoli, mają wielu strzelców. Na szczęście w tym meczu ich najmocniejszą broń, Kundela, i ich rzuty za trzy powstrzymaliśmy, dlatego taki wynik zdecydowany.